Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, tu Nickk888 i witam was wszystkich bardzo serdecznie już w nowym odcinku z serii Jak skryptować w Samp. Tym razem to już będzie przedostatni albo ostatni odcinek z serii systemu Truck, jak na razie. Otóż chciałem wam jeszcze pokazać, dostałem wiadomość od pewnego użytkownika, mojego widza, żebym pokazał jak się robi, żeby nie było na komendę rozładuj, rozładunek, tylko po prostu, żeby jak gracz wejdzie do checkpointa, to od razu, żeby to się stało, tak? Dobrze, no to co zrobimy, to jest to bardzo łatwe, naprawdę bardzo łatwe i to będzie dosyć krótki odcinek, więc pokażę wam jak to się robi już. Więc pójdziemy teraz do naszej do rozładuj, DCND rozładuj. Tu mamy nasz rozładuj, tak? Tutaj, tu. I to wszystko chcemy dać do checkpointa wsadzić, tak? Jak to zrobimy? Bardzo proste. Po prostu skopiujemy sobie to wszystko, co tutaj mamy, wszystko skopiujemy, czyli od New Vehicle ID, Get Player Vehicle ID, odtąd. Tak jak tu widzicie, odtąd. Bez prawie, tylko odtąd. Na sam dół. Bez return 1, tutaj. Kopiujemy sobie to wszystko. A wybaczcie za mój głos dzisiaj, bo jest troszeczkę nie zakatarzony, tylko mam alergię i trochę to idzie na nos, więc wybaczcie mi trochę. Dobra, gdy już mamy to skopiowane, więc to idziemy do OnPlayEnterCheckpoint. OnPlayEnterCheckpoint. Tu. OnPayEnterCheckpoint. OnPayEnterCheckpoint jest za to odpowiedzialny, że jak gracz wejdzie do checkpointa, tak? I teraz wam powiem, jakie są problemy z checkpointami. Otóż, checkpoint może być jedyny jeden tylko na mapie. Tylko jeden może być. Jeden gracz może mieć tylko jeden, jedyny checkpoint na mapce. Więc jeżeli dajemy załaduj, to pokazuje się ten checkpoint, tak? Tak, dobrze. I problem w tym, że checkpointy nie mają swoje ID, nie mają swój własny numer identyfikacyjny, tylko jest on po prostu globalny. Dlatego może być taki problem, że na przykład bierzemy zlecenie i potem jakiś inny gracz, na przykład jakiś event jest, to gdzieś indziej się stworzy checkpoint, tak? To tamten zniknie na przykład. Jeżeli gracz wejdzie do tamtego checkpointa od eventa, to też musi dostanie, bo tutaj jest. Dlatego musicie uważać, żebyście nie trafili na jakiś skrypt, który też działa na checkpointy, albo po prostu zrobicie blokadę, że na przykład gdy gracz ma zlecenie, czyli towar 1 jest wyżej niż 1, to na przykład nie może wziąć udziału do tego eventu, tak? Tak też można to zrobić na przykład, nie? I po prostu tak wszędzie blokować, co używa checkpointy. No mniejsza z tym. Gdy jesteśmy w OnPlayEnterCheckpoint, to tutaj teraz to wklejamy i gotowe, to wszystko. Tu byłby to na wszystko. I teraz byśmy musieli usunąć pewną rzecz. Otóż to, czyli na samym dole mamy teraz te nasze nie ma żadnych zleceń, tak? To po prostu usuwamy razem z LC i gotowe. OK. O to chodzi, o to chodzi. I teraz tutaj, gdzie mamy nasz IsPlayerInRangeOfPoint, zwiększamy to tutaj, to. Jak blisko musi być tego checkpointa? Około 10, czyli 15. Albo 30 dajemy, 30. 30 albo 20. 30 tam. Po prostu nasz checkpoint jest wielki, tak? I jeżeli dotkniemy tego checkpointa, jesteśmy za daleko, to nic się nie stanie. Dlatego zwiększymy tutaj mu, jak blisko musi być ten gracz tego checkpointa, z tego miejsca, tych koordynatów, żeby mu się to stało. Dlatego zadamy na 30 najlepiej. Tutaj też 30. OK. Po prostu zwiększacie albo tutaj to, zwiększacie, albo stwórz checkpoint tutaj, po prostu zmniejszymy mu, zmniejszymy tutaj wielkość tego checkpointa. Tak też możemy robić. Ale zostawię wielkość tak jak jest i właściwie dam 15 wielkość. Wielkość checkpointa dam na 15 i gotowe. Skompilowało się. Wchodzimy na serwer i sprawdzamy to. Na serwer. Nie, to nie to. Fuck. To. Ok. Więc wejdziemy na serwer. Chyba dobrze trafiłem. Tak. Ok. No i teraz wam jeszcze. A czekajcie, fraps. Ok, 2, 3, 4, 5, 6. Jak już mówiłem, to będzie już chyba ostatni odcinek z pokaz, jak się robi skrypt na system Truck. A dalej będę już kontynuował dalej z listy. I no. Wiecie, jeżeli coś jeszcze macie, żebym coś zrobił z tym systemem Truck, no to napiszcie mi, to kiedyś co zrobię. Znaczy mam tam takie jedno zlecenie. Znaczy nie zlecenie, tylko jedną propozycję na ten temat, więc zobaczę, kiedy nagram jeszcze. No to powiedzmy, że to będzie przedostatni odcinek, a następny odcinek z tego będzie kiedyś, jak będzie mi się chciało, to nagram. Bo długo jeszcze nie zrobiłem z listy, więc będę musiał też listę kontynuować. Okej, więc teraz wejdziemy do naszego Truck. Okej. Wezmę sobie tutaj jakiś taki przyczepę. No wejść to. Okej. Okej, dajmy teraz załaduj. Załaduj. Oleje. Okej, i gdzie to jest? Tutaj. To mogę przez. No mogę spróbować. No teraz jedziemy i no. Dobra, więc zrobię to tak, jak tam będę, to znowu się zgłoszę, więc do zobaczyska. Okej, witam z powrotem, więc już jestem blisko checkpointa, jak widać. I no, wejdę teraz. Tutaj to jest ten checkpoint. Jak widać, troszkę go zmniejszę, bo naprawdę wielki. No więc tam teraz wejdę do tego checkpointa, może najpierw bez pojazdu. Zobaczymy. Pisze, że musisz być w swoim pojeździe zleceniowym. Okej. Więc teraz wejdę tutaj do mojego zlecenia. Okej, teraz tam wejdę i... Pyk. Gracznik oczywiście rozbudowy towar olej i otrzyma jako nagrodę $5000, jeden score i 125 expa. No i to wszystko było na ten temat, więc jeżeli wam się spodobało, to dajcie lajka, jeżeli nie, to nie. No komentarz bym się ucieszył, jak zawsze. Na subskrypcję też oczywiście. I no, więc zobaczymy się już teraz w liście. Teraz będę dalej z listy robił poradniki. I no, więc ja się żegnam. Do następnego odcinka, jak skryptować sam, jak zawsze ze mną, Nickk888, ja się żegnam, cześć!